Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym vlogu. Tak, znów jestem w sweterku, znów pogoda nam się skiepściła i chyba już tak zostanie, nie wiem, ale obserwując pogodę powiem wam taką długoterminową, że teraz ma przyjść jakieś ochłodzenie, więc zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Może się przybliżę, bo ostatnio jak robiłam montaż filmu, to widziałam, że gdzieś tam tracę ostrość, a i tak wiem, że będę musiała kupić nowy aparat, więc dopóki nie spłacę kredytu za komputer, no to muszę się zadowolić tym aparatem. Ten drugi, nie wiem czy wam mówiłam, ale kompletnie odmówił mi posłuszeństwa, bym musiała pojechać, wiecie, do Canona, bo u nas jest serwis w Warszawie, więc no. Ale dobrze, kochani, szerzymy dobrą energię i cieszę się, że mogę tutaj z wami być, rozpocząć ten dzień. Dzisiaj jeszcze muszę pójść odebrać jedną przesyłkę. Pomyślałam sobie, że może będę też jutro albo pojutrze jakąś maskę sobie nakładała na włosy, bo chcę cały czas dbać o te włosy przed wyjazdem, a wyjazd tuż, tuż. Wiem, że niektóre z was, Karolinka między innymi, ty kochanie, bardzo ładnie, że tak powiem, życzysz mi, bardzo ładnie piszesz o tym, żebym w końcu pojechała na ten urlop, odpoczęła, że ty też nie możesz się doczekać filmu z tamtego miejsca, w którym będę. Powiem wam, że to jest coś pięknego, to jest energia, którą ja też od was czuję i widzę, że to jest szczere, że to jest takie prawdziwe, że to jest takie wasze. Po prostu kocham to, kocham tą waszą energię, którą wy mi też przekazujecie w tych swoich komentarzach, za co jestem wam ogromnie, ogromnie wdzięczna. Jeszcze, kurczę, nie pamiętam, może sprawdzę i zaraz wam powiem, pod jednym z moich filmów, takich tych ostatnich, czekajcie, pod daily vlogiem Fatalny Czajnik Idenko pokazywałam wam te nowe pasty do zębów Alexa 190. Ty, kochanie, do mnie napisałaś komentarz, że jesteś zainteresowana właśnie tymi pastami i powiem wam tak, ja już zaczęłam testy tej jednej pasty, tej takiej szarej, złotej, nie, srebrnej, przepraszam, srebrnej, i widzę, że ta pasta jest dobra. Dlaczego mówię, że ona jest dobra? Tutaj też oczywiście, kochanie, tobie odpisałam na ten komentarz, ale tak, po pierwsze, ja czasem kupuję sobie te tańsze oczywiście wersje past wybielających, ale one mają w sobie jakąś substancję, która powoduje u mnie nadwrażliwość. W tym przypadku na przykład tego efektu nie mam. Ona, jak ją użyjecie, ona ma taki troszeczkę, ona tak na początku, ona tak jakby rozgrzewa, przygotowuje wasze zęby do tego, żeby je oczyścić i w jakiś tam sposób spowodować to wybielenie, ale nie ma tego efektu nadwrażliwości, co mi bardzo odpowiada. I obiecałam sobie, że co jakiś czas będę sobie pozwalała na jedną taką pastę, żeby utrzymać biel moich zębów. A ja piję bardzo dużo kawy, od czasu do czasu piję też czerwone wino, piję też przecież zieloną herbatę i stwierdziłam, że to jest chyba najlepszy produkt, który powinnam włączyć do swojej pielęgnacji. Może mówię, nie codziennej, ale co jakiś czas na pewno. Więc powiem wam, jeżeli macie pieniądze, jeżeli macie taką konieczność i chcecie spróbować dobrej jakości pasty, to mogę wam w 100% polecić i zagwarantować, że inwestycje w tą pastę to będą dobrze wydane pieniądze. Oczywiście poczekamy jeszcze na efekt końcowy, także myślę, że za jakieś może 2 miesiące przyjdę do was z recenzją tego produktu, takim krótkim podsumowaniem w Denku i powiem wam, czy rzeczywiście w 100% warto było wydać te 30 zł, prawie 30 zł, czy
niekoniecznie. Na tę chwilę uważam, że warto, ale zobaczymy, mówię, z czasem, czy to się nie zmieni. Dobrze, kochani, kończę na teraz. Was oczywiście witam w nowym vlogu i tradycyjnie zasiadajcie, zabierajcie sobie coś dobrego do jedzenia, do picia, na co tylko macie ochotę, a my co? Zaczynamy! Kochani, dzisiaj na śniadanie dla mojego gościa, czyli dla mojej cudownej mamuśki, przygotowałam, wiecie co? Tak, tu jest pod spodem, wiem, że nie widzicie, ale musicie mi uwierzyć na słowo, może tak wam pokażę. To jest mój chleb bez mąki. Na to dałam mnóstwo rukoli, dwa plasterki żółtego sera, na to jest tutaj jajko sadzone, takie półpłynne, przykryte dobrociami. Czyli do tego mamy pomidor, plasterek pomidora, tutaj są ogórki, borówki i dałam jeszcze, wiecie co, tutaj mam sos taki, który wczoraj robiłam, jogurtowo-czosnkowy i do tego jeszcze tak, dałam krem balsamiczny, który wam ostatnio pokazywałam, przepyszny jest i znalazłam w Biedronce taki krem z octem winnym, pesto. I on jest też przepiękny, przecudowny, delikatnie słodki, więc myślę, że tutaj nic dodać, nic ująć. Posypałam wszystko płatkami migdałów i voilà, gotowe. Tak więc, kochani, my zabieramy się za nasze cudowne śniadanko. Jeżeli wy coś jecie, życzymy wam smacznego. I co? Widzimy się w dalszej części tego vloga. Moi drodzy, jak wiecie, co jakiś czas sobie zamawiam płyny do prania i dziś chyba naprawdę nikogo nie zaskoczę i nie zdziwię, że znów będzie jedno i to samo, a mianowicie mam nadzieję, że te mieszanki będą podobne do tego, co ostatnio zamawiałam i to jest, wiecie co, z tego oryginalnego sklepu Allegro, więc pozwólcie, że ja tą paczkę otworzę przy was. Ale to jest ta seria właśnie Lenor, cudowna, a jakże. Zobaczcie, ile tutaj mamy w zestawie opcji zapachowych. Dobra, tu mamy tak, Diamond Fix and Lotus Water, Calm. Tu mamy Relax, czyli Floral Boutique and Note of Musk. Też jest bardzo ładny, ale czy jest mój ulubieniec? Moi drodzy, czy jest mój ulubieniec? Zaraz sobie sprawdzimy. Jest! Canendula. Brawo! Pamiętacie, jak sprawdzałam te wersje i niestety w pojedynczych ilościach nie ma. W trójpakach, sześciopakach również nie występuje, więc jedynie mogę kupować w takich zestawach. Czy mamy tutaj paragon, moi drodzy? Nie, ale ja postaram się, wiecie co, wam podlinkować wszystkie te płyny. Poza tym, tak jak wam mówię, zawsze zamawiam akurat te zestawy w oryginalnym sklepie Allegro. Oni mają najlepszą cenę i akurat te 6, dobrze mówię? 2, 4, 6, 8, przepraszam, 8 litrów. Kosztowało chyba jakieś 140 zł, więc niecałe chyba 20 zł wychodzi za butelkę, więc bardzo, bardzo się cieszę. Zapas mam, bo niestety jadę już na oparach, została mi jedna butelka płynu do płukania. Jestem, moi drodzy, ponownie i znów z maską na włosach, bo tak jak powiedziałam, uskuteczniam teraz pielęgnację włosów, żeby przygotować je na promienie słoneczne, na morską wodę, na chlorowaną wodę, tak żeby one nie dostały później, wiecie, jakiegoś wstrząsu, że są zaniedbane, nieodżywione, a muszą jeszcze borykać się z tymi trudnymi warunkami. Ale dobra, kochani, ponownie keratynka dzisiaj wjechała sobie, o,
przecudowna ta maska. Ja Wam chyba w jakimś vlogu powiedziałam, że ona nie pachnie. Ona pachnie, delikatnie pachnie takimi kwiatami, bawełną, świeżym praniem, coś takiego. Tak więc przepięknie. Ja sobie tak gdzieś z pół dnia dzisiaj w niej posiedzę, bo czuję taką potrzebę, żeby rzeczywiście te włosy tak... bo farbowałam ostatnio, wiecie, i po farbowaniu one są piękne, ale później po dwóch, trzech myciach niestety one tracą na takiej jakości, matowieją, no i one mnie naprawdę na taką pogodę, jak mamy dzisiaj, czyli w momencie, kiedy mamy zachmurzenie, wilgoć w powietrzu, niestety, ale moje włosy się puszczą, kręcą się, ja nie mam prostych włosów, ja mam dużo ciężkich, ale takich właśnie z tendencją do puszenia się i do falowania, więc one są ciężkie w utrzymaniu. Ale dobrze, kochani. Tyle na teraz. Ja jeszcze dzisiaj muszę sobie zrobić mani, bo ten kolor, on jest piękny, zobaczcie, ładny jest, taki jakby kawa z mlekiem, coś a la wrzosik, ale już mi zaczynają wkurzać, zresztą wiecie, jak to jest, jak się w domu tak naprawdę dużo myje, sprząta, a ostatnio wiecie, że dużo takich rzeczy organizacyjnych robię, bo dużo myję tych pudeł, część wkładam oczywiście do zmywarki, część myję ręcznie, więc tego ogarniania chociażby nawet w szafkach też trochę jest, więc ten kontakt z wodą jest, a nie chce mi się za każdym razem, wiecie, używać rękawiczek jednorazowych, więc no niestety, coś kosztem czegoś. Więc zaraz pójdę sobie zmyję i na pewno wybiorę sobie jakiś inny lakier, może coś jaśniejszego, zobaczymy. Kochani, to tyle. Mam już, pomalowałam paznokcie, zobaczcie, przepiękny taki jaśniutki, aczkolwiek to był Inglot, ja go kiedyś używałam, zapomniałam o nim, 874, przepięknie wygląda. Ten muszę sobie jeszcze kupić, bo już jest tak gęsty, że już tam z niego naprawdę nic nie mogę wydobyć, numer 04, ja go kupiłam w Rossmanie, to jest marka Ados. O, tutaj macie, zresztą Wam kilkukrotnie Wam pokazywałam. Mam jeszcze taki brązowy, taka, wiecie, kawa z mlekiem, coś takiego. Coś podobnego do tego, tylko że ten jest bardzo taki delikatny, natomiast tamten Ados jest bardziej taki brązowy. A zresztą zaraz Wam pokażę. O, widzicie? On jest taki bardziej, no nie, źle powiedziałam, to nie jest taki sam jak ten. No ten to jest rzeczywiście kawa z mlekiem. Nie wiem, czy światło Wam dobrze pokazuje. Oj, to jest 07, gdybyście chcieli. Natomiast ten mój faworyt to jest numerek 04. Widzicie tę walizkę? Mhm. Niedługo będę się przymierzała do tego, żeby wziąć wszystkie rzeczy. Muszę przymierzyć, zobaczyć, co zabieram, poprać to, co będzie mi niezbędne. A tutaj, moi drodzy, jeszcze Wam pokażę, bo zamówiłyśmy sobie na wyjazd taki materac, także będziemy się na pewno... Jaki to jest? To jest ten chyba szary. Tutaj mi się wydaje, że chyba to jest ten, ale nie ma znaczenia. Bardzo tani był, my na spółkę bierzemy go, ale on kosztował jakieś 40 parę złotych, także razem z przesyłką wyszło mnie to 50 zł z groszami. Jakoś tak, do paczkomatu sobie zamówiłam i zamawiałam go w Media Expert. Długo na niego czekałam, długo przychodził, ale powiem Wam, że robiłam sobie rozeznanie i naprawdę one miały bardzo pozytywne opinie. No i co jeszcze? Coś jeszcze chciałam Wam powiedzieć. A i pamiętajcie, jeżeli będziecie chcieli go kupić, zróbcie sobie ten zakup przez Tipli, bo macie za to dobry też zwrot, jakby nie było. Moi drodzy, czas na zakończenie tego vloga, czas na króciutkie podsumowanie. Chciałam Wam bardzo podziękować za przepiękne komentarze pod ostatnim vlogiem, chyba bodajże w niedzielę. Piątkowy również mnie bardzo miło zaskoczył, ponieważ tam Wam też mówiłam o takiej trudnej mojej sytuacji, o tym, że nie zawsze mogę sobie pozwolić na rzeczy, które chciałabym normalnie sobie kupić, ale że mam inne zobowiązania, więc wybieram te rzeczy na chwilę obecną, na które mnie po prostu stać, ale
Oczywiście nadal jestem za tym, że wszystko jest dla ludzi, wszystko można sobie kupić. Jeżeli tylko jesteśmy dobrze zorganizowani, to jesteśmy w stanie naprawdę fajnie sobie poradzić. A mi się teraz niestety telefon ładuje, więc nawet nie jestem w stanie sprawdzić twojego niku. Ale domniemywam, że to chyba Karolina Śnieżko napisała. Kochanie, to chyba ty. Nie wiem. Tutaj postaram się gdzieś tam, żeby ten komentarz wyjechał. Napisała, że jest przekonana, że świetnie sobie radzę z budżetem, że są rzeczy ważne i ważniejsze, że wierzy we mnie. To jest coś pięknego. To jest coś pięknego, jak my potrafimy, kobiety, sobie naprawdę nawzajem pomagać. Potrafimy inspirować się, potrafimy rozumieć się. Będę chciała co jakiś czas takie właśnie trudne tematy z wami poruszać, będę chciała o nich mówić. Chcę wam też pokazywać, że ja też jestem normalna. To, że nagrywam, to, że jestem na YouTube, to wcale nie oznacza, że jestem lepsza od kogoś. To wcale nie oznacza, że jestem bogata albo bogatsza. Wcale to nie oznacza, że mogę mieć wszystko. Nie. Jestem też zwykłym, normalnym śmiertelnikiem, który zmierza się z takimi samymi problemami jak każdy. Każdy, kto ogląda ten film, więc tutaj absolutnie nie odstaję od normy. Oczywiście moim celem jest tak zadbać o swoją przyszłość, żebym mogła już dziś fajnie zarobić sobie na swoją emeryturę, ale to przychodzi z czasem i oczywiście oszczędności zawsze muszą być i staram się odkładać, tak jak wam powiedziałam, staram się odkładać na tą moją emeryturę, tą moją starość, żebym nie musiała się wtedy martwić o nic. Chcę również też zrobić jakieś fajne inwestycje, ale do tego potrzeba czasu, do tego potrzeba wytrwałości, pieniędzy, dlatego, bo też ktoś mnie zapytał, dlaczego pracuję na dwa etaty. Właśnie dlatego. Dlatego, żebym mogła za pieniądze z tej drugiej pracy odłożyć sobie na tą spokojną starość, na te moje inwestycje, na te ulokowane dobrze pieniądze i na rzeczy, które gdzieś tam co jakiś czas powiedziałam sobie, obiecałam wręcz sobie, że jeżeli będę miała możliwość, to będę je sobie kupowała. I tak samo było w przypadku tej pasty do zębów, tych past do zębów. Teraz też mam taką dość bogatą listę zrobioną rzeczy, które no muszę po prostu już kupić. I pomyślałam sobie, że jeżeli na Zalando pokażą się, bo to też chciałam kupić już dawno, takie kalosze, to sobie je kupię. W nagrodę za pewną rzecz, którą zrobiłam, która była dla mnie trudna do pokonania, do zrealizowania, powiedziałam, że wynagrodzę się w jakiś sposób i pomyślałam sobie, że może jakieś porządniejsze okulary. Zobaczymy. Mówię, nie nakręcam się, nie nastawiam się. Budżet, jak wiecie, mam zawsze ograniczony, ale ostatnio dość intensywnie pracowałam, więc chcę, żeby te pieniądze były fajnie ulokowane. I ktoś może powiedzieć, ale po co znów w rzeczy? No właśnie po to. Dlatego, że ja chcę, ja też nie chcę się ograniczać. Ja wam mówiłam, ja nie jestem, nie byłam i nie będę minimalistką. Dla mnie rzeczy mają wartość, mają dość wysokie miejsce w moim życiu, w tej mojej hierarchii wartości. Może to też złe słowo, wartości, ale wiecie o co chodzi. Byłam gadżeciarą, jestem i będę. Tak domniemywam. Być może z czasem mi się to zmieni. Natomiast teraz zwracam uwagę na jakość. Dużo rzeczy takich gorszej jakości, jak już wiecie, powyrzucałam. Staram się teraz mieć rzeczy z wysokich półki, no nie może najwyższych, no ale z tych takich lepszych marek. I też zaczynam zwracać uwagę na składy. Zaczynam zwracać uwagę na wykonanie. Już teraz nie chcę zadowalać się z subsydiami, bo powiem wam szczerze, ja już życia
przepełnionego substytami. Ja już mam troszeczkę dość, ja już się tym przejadłam. Teraz chcę iść w mniejszą ilość, nie mówię, że zupełnie wyrzucić wszystko, ale w mniejszą ilość lepszej jakości. Zresztą ja też Wam kiedyś o tym powiedziałam i teraz staram się rzeczywiście w myśl tej zasady żyć. Ale sedno tego, co chciałam Wam przekazać, to to, że warto pracować. Wiem, że dzisiaj ciężko pracuję, wiem, że ta druga praca nie zawsze mi jest na rękę, wiem, że ta druga praca też mnie wykańcza, ale wiem, po co to robię, znam swój cel i nie chcę ograniczać się i chcę dokonywać w miarę dobrych wyborów, zarówno przy zakupach, jak i też przy zabezpieczeniu swojej przyszłości. Mam nadzieję, że zrozumieliście, jaki przekaz tutaj dla Was miałam. Wierzę, że mam tutaj bardzo inteligentnych odbiorców, a wiem, bo czytając Wasze komentarze, wiem, że Wy też życiowo jesteście doświadczeni i jesteście przygotowani mentalnie do przyjęcia właśnie takich treści, co mnie bardzo cieszy, bo powiem Wam, że jakieś takie ostatnio mnie łapią momenty przemyślenia, chwile, w których zastanawiam się nad jakością życia, nad tym, co daję z siebie, a co dostaję w zamian. I być może ktoś mógłby powiedzieć, po co w ogóle się nad tym zastanawiasz? Bierz życie jak leci, ciesz się nim każdego dnia, tym, co ci daje, tym, co ci odbiera. I okej, okay, i to też jest w porządku, i tak też momentami żyję. Natomiast zagłębiając się bardziej w tą treść taką wartościową, taką, wiecie, namacalną, bo też nie oszukujmy się, każdy z nas chce też troszkę pożyć. Każdy z nas chce tego życia troszkę doświadczyć, pozwiedzać, posmakować tego życia, świata, chce coś przeżyć i to jest naturalne. Dlatego ja nie chcę się ograniczać, nie chcę się tego wstydzić, chcę korzystać w pełni z tego, co daje nam świat. A to, co zawsze Wam mówiłam, życie mamy tylko jedno i najważniejsze jest to, żebyśmy je przeżyli na własnych warunkach, na własnych zasadach, zgodnie ze sobą, w zgodzie z naszymi wartościami i być może to, co też powiedziałam ostatnio, a może Wam tego nie powiedziałam, a chciałam powiedzieć, ja wiem, że w tym momencie mam trudniejszy okres, jeżeli chodzi o finanse, ale mam nadzieję, że za 3 lata wyjdę na prostą. Zamknę już kolejny rozdział, trudny rozdział mojego życia i będę zaczynała żyć tak, jak chcę. Teraz też żyję tak, jak chcę, żeby nie było. Tylko, że trudniej. Więcej mam wyrzeczeń, więcej mam pracy do wykonania. I tej takiej, wiecie, zarobkowej, ale też takiej pracy mentalnej, no bo umówmy się, praca przez tyle godzin na 2 etaty wymaga od nas poświęcenia psychicznego, zaangażowania psychicznego, przerobienia tego procesu w sobie. To też jest trudna lekcja, którą ja dzisiaj muszę odrobić. Staram się ją odrabiać, czasem jest lepiej, czasem gorzej, ale mam nadzieję, że będzie na tyle odrobiona, że ten egzamin po prostu zdam. Dobrze, moi drodzy, bo bym mogła gadać i gadać. Mam nadzieję, że zrozumiecie ten przekaz, który ponownie chciałam, żeby wybrzmiał. Jeśli chcecie, żebym jeszcze jakiś temat taki trudny życiowy poruszyła w jakimś moim vlogu, to koniecznie napiszcie mi na dole w komentarzu. Bardzo chętnie wypowiem się, bardzo chętnie podzielę się z Wami moimi refleksjami, moimi doświadczeniami, tym, jak ja sobie radzę, a być może czegoś jeszcze ja w życiu nie doświadczyłam, a Wy mnie tego nauczycie. Wiem, że bardzo chętnie też lubicie się dzielić w komentarzach swoimi doświadczeniami, więc jeżeli teraz masz ochotę, napisz. Chciałam Wam bardzo podziękować, bardzo podziękować. Czekam na Was w sekcji komentarzy. Zresztą jak zawsze, jeśli macie ochotę, a nie macie odwagi napisać komentarza,
piszcie do mnie maila. Moja skrzynka jest na dole w opisie, możecie na tego maila wysłać swoją informację do mnie, podzielić się tym, co gdzieś tam w serduszku macie, albo co przepracowujecie właśnie, co w Waszym życiu obecnie jest na tapecie. Dobrze, kochani, dziękuję Wam jeszcze raz bardzo, bardzo pięknie. Buziaczki Wam ślę. No i do następnego. Ciao!